Małopolska. Region jest nasz. W porannym programie Słowo za Słowo. Wójt Lisiej Góry, Arkadiusz Mikuła. Dzień dobry, panie wójcie. Dzień dobry, witam panią redaktor, witam radiosłuchaczy. Najbardziej palący, gorący i aktualny temat to decyzja środowiskowa w sprawie obwodnicy. Wiem, że jest. Tak, tak. Decyzja jest wydana, decyzja jest podpisana. Mam wrażenie, że to jest taka decyzja naprawdę wydana w sposób przemyślany, i to jest ważna i bardzo potrzebna decyzja. I taki ważny kolejny krok w tym, żeby odciążyć centrum Lisiej Góry, żeby poprawić bezpieczeństwo i komfort życia mieszkańców Lisiej Góry. Co się będzie teraz działo? Panie Wójcie, bo pamiętamy, że nie wszystkim się ta obwodnica podoba. No tak, jak wielokrotnie mówiliśmy, no jest to na pewno budowa nowej drogi, jest zawsze tematem kontrowersyjnym i trudno no, wykonać w taki sposób tą koncepcję, ten projekt, żeby wszyscy byli zadowoleni. Natomiast tu trzeba przyznać też wprost, że zdecydowana większość mieszkańców Lisiej Góry, też i, też i ulicy Długiej, bo nie mówię o ulicy Jaracza i Mieleckiej, są po prostu zadowoleni. Co teraz? Teraz to czekamy na prawomocność tej decyzji, oczywiście jak to decyzja administracyjna. Czekamy na prawomocność i wtedy realne stanie się zabieganie i poszukiwanie środków na już budowę wtedy samej drogi. Także także ten etap administracyjny, taki duży, trudny, najtrudniejszy, pewnie częściowo za nami. Chociaż być może no, pojawi się jakieś odwołanie. Wtedy. No właśnie spodziewa się pan protestów? Spodziewam się, że, że, że może się pojawić odwołanie. Staraliśmy się tę decyzję w taki sposób procedować. I tak ją przygotować, żeby po prostu ona w ewentualnie, przy ewentualnym odwołaniu została utrzymana w mocy. Zobaczymy, od tego są odpowiednie instytucje. Będzie odwołanie, będzie się zajmował tym organ odwoławczy. Ale ja myślę, że, że, że co by się nie stało, to wcześniej czy później ona po prostu stanie się prawomocna i wtedy naprawdę realne będzie już myślenie o budowie stricte drogi. No właśnie, za ile? Za ile, to pani redaktor pyta, za ile czasu czy za ile pieniędzy? I jedno i drugie. Jedno Możemy i drugie. od razu na te dwa pytania odpowiedzieć. Ja myślę, że, że, że oczywiście jeżeli pojawią się odwołania, no to co najmniej te kilka miesięcy, co najmniej kilka miesięcy dłużej. A za ile, no to mam nadzieję, że tak jak kosztorysowo, czyli powiedzmy tam ciągle te 40-50 milionów złotych, to były kwoty, o których, o których się mówiło. Są to jest bardzo potężna, pieniądze. bardzo potężna kwota. Ale też i Lisia Góra jest dużą miejscowością, jest dużą gminą. Od Tarnowem, gdzie jest bardzo duży ruch, gdzie jest węzeł komunikacyjny, droga wojewódzka, droga krajowa, zjazd z autostrady. Tego ruchu mamy bardzo dużo, więc ja liczę na to, że również i zarząd województwa małopolskiego, zresztą to, to kiedyś również i z ich inicjatywy, z inicjatywy zarządu w ogóle, rozpoczął się temat też tej obwodnicy. Nie tylko, nie tylko z naszej strony, ale również i, i zarząd jakby jak najbardziej tu optował za tym, więc są świadomi, że to jest bardzo ważny węzeł komunikacyjny, bardzo ważna obwodnica, bardzo ważny odcinek drogi. Panie wójcie, wszystko wskazuje na to, że będzie pan miał jednak rywala spisu. No to jestem ciekawa. Kto wygra? Pańskim zdaniem. To jeszcze raz powtarzam, nie mnie to oceniać. Oceniam to wyborcy. Ja nie zajmuję się tym na co dzień, nie mam na to czasu. Ruszałem inwestycje, jest wiosna. E, rano na budowie, popołudniu na budowie, przez dzień trochę w biurze, żeby te formalności również pozałatwiać. To paleni zna to z budowy? Trochę też, trochę też. Ja nie ukrywam, ale ja bardzo lubię, ja się czuję wtedy w swoim żywiole. Także, także to jest jeszcze po prostu najprzyjemniejsze, jak widać naocznie, jak, jak inwestycje są realizowane. A i przy tym najlepiej z mieszkańcami rozwiązywać pewne problemy, które przy każdej budowie zawsze istnieją, zawsze funkcjonują. Jak pan myśli, co zrobią mieszkańcy? Postawią na pana? No, wie pani co, ja y, zaproponuję swoją osobę, natomiast to mieszkańcy, to mieszkańcy będą, będą oceniać y, i, to, i to trzeba zostawić y, dla nich na jesień. Zobaczymy. Podobno w Lisiej Górze prawdziwe baby boom, do tego stopnia, że w starych Żukowicach szykuje się rewolucja, będzie dobudowywanie kolejnych oddziałów przedszkolnych, i nie tylko w Żukowicach. Tak, to jest kolejny rok. W ubiegłym roku w Lisiej Górze jeden oddział, w zasadzie prawie że dwa, bo drugi taki mniejszy w Nowej Jastrząbce oddział. W tym roku kolejne, bo jest rekrutacja, bo widzimy, że bardzo duże zainteresowanie naszymi przedszkolami, ponieważ rodzice bardzo chętnie posyłają swoje dzieci, również i tych trzylatków, a nawet i chcieliby często młodszych, aczkolwiek na to miejsce mamy żłobek, więc te młodsze również mają miejsce. Poniżej roku dwoje dzieci, tak z czystej ciekawości na ten moment w żłobku, także naprawdę malutkie dzieciaczki. I rzeczywiście w starych Żukowicach, tam nad przedszkolem, na piętrze przedszkola, do tej pory była biblioteka i lokal usługowy, który był wynajmowany. Od września to się zmieni. U góry powstają dwa oddziały przedszkola. Na ten moment wykorzystywany będzie jeden, przygotowany będzie drugi. Do tego w Łukowej powstanie mały oddział. Jeszcze, jeszcze dodatkowy. I w Lisiej Górze wykorzystamy ten oddział od września, który był przygotowany rok temu. Dzięki temu zapewnimy znowu miejsca dla wszystkich chętnych, dla wszystkich dzieciaków i, i tutaj znowu się jakby no uda się nam zapewnić. Stanujemy na wysokości zadania i, i będziemy mogli spokojnie rozmawiać z rodzicami. Być może nie wszyscy w tych miejscowościach, gdzie by chcieli, ale w, we wszystkich tych miejscowościach naprawdę te oddziały są już wyremontowane, są, są piękne, nowoczesne i bezpieczne. Do tego wiemy jaka jest skala, jakie są urodzenia, jaka jest demografia, pieniądze są już przygotowane po ostatniej sesji, zlecamy projekt przebudowy, pewnie częściowej rozbudowy przedszkola również i... W Zaczarniu, jak i już wcześniej przygotowany projekt rozbudowy, przebudowy, to ciągle analizujemy przedszkola w nowych Żukowicach. Więc te przedszkola naprawdę przez te kilka lat no, przechodzą bardzo dużą taką korektę, są dużo, dużo przyjemniejsze, bezpieczne i są w nich bardzo dobre warunki. A seniorzy z kolei do komputerów, bo rusza unijny projekt, no i jestem ciekawa, czy są chętni. Są chętni. Mamy nadzieję również, że no, po pewnej promocji tego, tego programu tych chętnych będzie jeszcze sporo więcej, bo, bo miejsca są. Rzeczywiście bardzo, bardzo ciekawy program. Nie tylko małe dzieci, nie tylko, nie tylko młodzież. Pamiętamy również i o seniorach, i o dorosłych. Przecież społeczeństwo się starzeje wszędzie, u nas również, więc to, to jest bardzo ważne. Natomiast prawda jest też taka, że to społeczeństwo dzisiaj jest troszeczkę inne. Mieszkaniec 65, powiedzmy, plus. To dzisiaj często świadomy, nowoczesny człowiek. Serfuje po internecie? Zdarza się, a jeśli nie, to chciałby. Nieraz nie, nie zawsze jest czas, żeby wnuk mu to pokazał, więc my, my troszeczkę chcemy tutaj wyjść naprzeciw. Fajny program, bardzo ciekawe efekty. No i taki dostęp i, i zderzenie z tymi nowoczesnymi technologiami, które na co dzień dookoła otaczają również tych seniorów. Panie Wujcie, muszę powiedzieć, że mieszkańcy dość sympatycznie zareagowali na informacje. Informacje o tym, że w Bruniu będzie budowany chodnik, no i pytają po pierwsze, kiedy koniec prac, a po drugie, czy rzeczywiście chodnik skutecznie poprawi bezpieczeństwo w tym miejscu. Każdy chodnik poprawia bezpieczeństwo i ten również poprawi bezpieczeństwo. To jest drugie etap. W ubiegłym roku rozpoczęliśmy przy tej drodze gminnej. To jest ta, taka droga no, przez, przez stołectwo, absolutnie w środku, przez centrum. E, bardzo był potrzebny i ta droga jest już również bardzo ruchliwa. Więc zdecydowanie tak, ale to nie tylko ten chodnik. Kończymy dokumentację projektową na chodnik w starych Żukowicach przy Drodze Powiatowej, jeszcze ważniejszy z punktu widzenia przede wszystkim bezpieczeństwa, bo, bo jeszcze bardziej ruchliwa droga i tam również będzie duży odcinek wykonany. A kończymy projekt, pozwolenie na budowę pewnie będzie w ciągu kilku tygodni na ścieżkę rowerową Śmignie. Ta ścieżka, która ma połączyć Lisią Górę z Tarnowem docelowo. Mamy tam no jeszcze nie mały odcinek, gdzie jest luka, ale część, część już tej luki będzie w to roku pan roku wypełniona. No, ale ja myślę, że to chyba dobrze. No, to tak da, się, da się komunikować, da się funkcjonować. Tak specjalnie przed wyborami? Tak akumulacja. Panie pracy? redaktor, spotykamy się tutaj od początku kadencji i, i, i od początku kadencji rozmawiamy o inwestycjach, więc byłoby na wybory, gdybyśmy mówili dopiero dzisiaj pierwszy raz o, o inwestycjach. Z tego co pamiętam, za każdym razem mamy o czym mówić. 10 czerwca, bieg w pogoni za Liskiem. Wystartuje pan? Ja powiem szczerze, że bieganie nie jest moją ulubioną dyscypliną sportu. Nie przepadam za bieganiem. Zawsze jestem przy tego typu wydarzeniach. Kibicuję, trzymam kciuki. Nie wiem jeszcze, czy wystartuję. Jeżeli tak, to być może na jakimś krótszym dystansie. Często przy różnego rodzaju innych imprezach lubię pograć chociażby w siatkówkę czy w piłkę nożną. To bardzo chętnie. Z tym bieganiem zawsze było mi, powiedzmy, nie po drodze. Natomiast Pogoni za liskiem to rzeczywiście będzie 11 km w tym roku, 5,5 i również mniejsze, krótsze trasy dla dzieciaków. To w sumie druga edycja tego wydarzenia, ale tak naprawdę w tym roku ubrana w barwy patriotyczne. To jest jeden z, ty z tych elementów, z tych imprez, którymi chcemy podkreślić i uczcić setną rocznicę odzyskania niepodległości. Kilka dni temu mieliśmy rajd, taki pierwszy z łaz do ośrodka konnego Furiozo w Starych Żukowicach. Dzieci z każdej szkoły w gminie spotkały się w jednym miejscu. O jednym czasie było patriotycznie, były, były pieśni patriotyczne, świetna lekcja historii i to było troszeczkę w takim nastroju, właśnie takiego rajdu i dla szkół. Natomiast bieg już dla wszystkich. Mamy zgłoszenia już no, z wielu, wielu okolicznych miejscowości z tego województwa. Duże zainteresowanie? Poza, duże zainteresowanie. Ja myślę, że po weekendzie majowym, zwłaszcza te zgłoszenia będą spływać jeszcze mocniej, także spodziewamy się naprawdę dużego zainteresowania i myślę, że będzie bardzo ciekawie. I to jest taka impreza kolejna w barwy patriotyczne ubrania. Fil na wielkim letnim pikniku w Lisiej Górze. Kiedy dokładnie? 15 lipca. 15 lipca zapraszam już dziś. Całe popołudnie atrakcji, jak co roku. A wcześniej różne inne ciekawe zespoły, przede wszystkim te lokalne. A na wieczór gwiazda Fil w tym roku. Myślę, że praktycznie z tych kilku, kilkunastu piosenek zaprezentowanych w wykonaniu Fil to praktycznie każda jest znana wszystkim. Każda Ma pan jest swoją ulubioną? Powiem szczerze, że nie jedną. Bardzo ciekawy repertuar tego zespołu, także naprawdę się ich przyjemnie słucha. Pytam dlatego, że na portalu społecznościowym podlinkował pan pewien hit zespołu Filktury, powiedzmy. Powiem tak, że to jest właśnie jedna z tych piosenek, która, która dosyć wpada w ucho, bardzo przyjemnie Gdy się jest już ciemno. słucha. E tak, 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 tak. To jest, no, myślę, że jeden I będzie ta piosenka? Wojt. Myślę, że na pewno. Wójt Lisiej Góry, Arkadiusz Mikuła. Dziękuję bardzo. Dziękuję, pozdrawiam.